Witam kolegów hodowców ponownie. Dzisiaj tak to wygląda. Regał na 60 miejsc. No, ta ściana jest taka duża. Znaczy duża. No, myślę, że ze 2-3 rzędy daszków tutaj zrobię. Nie będę już się bawił z regałem. No, trochę czasochłonne jednak jest. Tak zrobiona szuflada na 3 stanowiska. Chyba idealnie wymiar musiałem zrobić, bo nie mogę nawet wyjąć. Dobrze, wyszło. No, bałagan pozostał na razie. Chciałem rzucić film, bo teraz jeszcze jest w miarę sensowne światło. Potem już tego światła nie będzie. No i na tej ścianie dojdą ze 2 rzędy daszków. Po 5 sztuk, 10, tu 15. 25. Plus 60 stanowisk tutaj. No jak jest ta przerwa między regałami, to ściankę tutaj zrobimy ażurową, żeby przedziały nie były za duże. Dobrze, zamkniemy drzwi. Wejdę trochę głębiej. Kąpię im zrobiłem. No, te gołębie, co wychowały pierwsze młode, co w miarę sprytnie poszły w pary, też grube jajka mają. O, patrzcie, tutaj taka ciekawostka, bo niedawno się dowiedziałem właśnie od kolegi, od którego nabywałem te gołębie. Ta nakrapiana jest to wnuczka 1360 od pałki. Znaczy, no nie od pałki. Od pałki to był syn w rozpłodzie u kolegi, który jest. Zobaczymy, co to z tego będzie. Bałagan straszny. Roztopy się zaczęły. Zaczęło to wszystko topnieć. Dobrze. Może to z gołębnika starczy. Pokażę jeszcze mój zakup, co mi w tym tygodniu przyszedł. O, stanowisko pracy. No, myślałem, że i wolierę dzisiaj zrobię, ale widzę, za chytro chciałem z tą robotą. Nie przestraszcie się bałaganu, bo to wszystko jeszcze w trakcie wykańczania. Było taki zakup, zrobiłem 5 rodzajów karma. Dwa koła poszło, że tak powiem. No nie wiem, jestem przekonany do MDM-u.
chyba ze 3 czy 4 lata używam ich karm. Nie mówię, że są najlepsze. Ale mi się wydaje, że jakość jest całkiem dobra w stosunku do ceny. No. Także tak to wygląda. No, porządku tutaj nie robiłem. O, takie rzeczy stosuję. Iskial Babylon. Żelazo miało być dla gołębi, ale chyba sam to zjemy, że tak powiem, bo no nie wiem, to słabo rozpuszcza się w wodzie, jest to na jakimś oleju. No i tutaj z takich rzeczy to mam. Podstawowe rzeczy tam, bez jakichś tam, że tak powiem, cudownych środków. Jeszcze w domu mam z Columbexu herbatkę do parzenia. O, wispomin już się kończy. Sedohol. To jest elektrolit z Rynfrida. No, najzwyklejsza multivitamina TKK. No, dużo takich naturalnych rzeczy stosuję. Gryty. Dobrze, tak to wygląda. Nie będę zanudzał. Tam jeden z kolegów pisał, z czego ten jest ruszt w gołębniku. To powtórzę się, bo już raz na którymś filmie mówiłem. To są maty zbrojarskie. Fi8 15x15 oczko. Na to położona jest siatka taka gęściejsza, ocynkowana, zgrzewana, 2x2 oczko, aczkolwiek myślę, że lepsze byłoby oczko 3x3 cm. Bo jak jest mokro, ja już tak wcześniej zauważyłem, to jednak ten kał na tej siatce osiada. Jak jest sucho, wszystko fajnie, pięknie, to ok, to się to wysycha, się kruszy, leci pod spód. No. Także jakby ktoś chciał coś takiego zrobić, to raczej siatka 3x3 cm. Dobrze, otworzę im tutaj ten przedział, niech sobie korzystają. No na razie młodych nie będę rozdzielał, bo tutaj no i woliery jeszcze nie ma, myślę w przyszły weekend zrobimy wolierę. To już te młode rozdzielimy. I tyle, dobrze. Nie zanudzam. Pozdrawiam kolegów hodowców, dobry lot.